Najpierw pozwólcie, że pokażę wam bardzo interesujące zdjęcie. Scientists observed this phenomenon at the, in Japan. Naukowcy zaobserwowali te małe żółwie w Japonii. They found out the mother came from San Diego, California. Odkryli oni, że matka, samica, przybyła tam z San Diego, z Kalifornii. More than 8,000 kilometers away. Przebyła aż 8000 kilometrów. Mother came here, a little quiet beach. Przybyła ta samica na taką bardzo spokojną plażę in Japan, and the dig w Japonii i zaczęła kopać takie doły eggs, i składała tam jaja and the left. I została i opuszczała to miejsce. That was 40 days ago. To było jakieś 40 dni temu. Mother is going back to San Diego. I teraz ta samica wraca do San Diego. Now, 40 days later, 40 dni później these babies are hatched out and then going. Te młode się wykluły. See, they don't know where the mountains, where the oceans. Te młode nie wiedzą, gdzie jest ocean, gdzie są góry. They have never seen the ocean. Nigdy nie widziały oceanu. They never knew what water was. Nie wiedziały, jak wygląda w ogóle woda. But look at this. Ale spójrzcie na to. All these babies are going toward wszystkie te młode wędrują w stronę oceanu. As if they know where they are going to. Tak jak gdyby wiedziały, w którą stronę mają się udać. Do you think they know where czy myślicie, they are going że to? One naprawdę wiedzą, gdzie mają udać I don't się? Think so. Nie myślę, że to wypływa z nich samych. Isn't that interesting? Czy to nie jest niezwykłe? When these babies are crawling out of this hole, te młode czołgają się z tych jam. They are kind of already oriented toward ocean. I już wiedzą, że mają skierować się w stronę oceanu. What are they going to do? Co będą wtedy robić? Swimming. Będą pływać. And they're probably shocked by themselves. I pewnie będą zdumione. What are we doing? Co my robimy? Będą się zastanawiać. Did they ever had any swimming lessons? Czy ktoś wcześniej uczył je pływać? No. Nie. But all these are programmed in the gene. Ale to wszystko, te zdolności zostały już zaprogramowane w ich genach. So these little baby turtlings were swimming for about an hour. Tak więc te małe żółwie pływają sobie wtedy, powiedzmy, przez godzinę. And now they feel hungry. I odczuwają po pewnym czasie głód. And they don't know what to eat. I nie wiedzą, co mają jeść. Then they saw. I wtedy dopiero zauważają jellyfish, you know, that look like jelly around. Meduzy. So it's a jellyfish. Tak więc ta, powiedzmy, meduza. The moment they look at the jellyfish. I te młode spoglądają na taką meduzę. They have appetite. I pojawia się apetyt. See, God activated this NPY gene. Bóg uaktywnia wtedy ten gen. They want to eat that. I one zaczynają to so jeść. They eat that. Spożywają to. Oh, it's very delicious. I uważają, że to jest bardzo smaczne. So that's how they live. I właśnie w ten sposób one się rozwijają. For about 2 months. Przez jakieś 2 miesiące. They eat jellyfishes. Spożywają właśnie coś takiego. Then after that. A później. They begin to eat seaweeds. Zaczynają spożywać wodorosty. And then they keep on swimming. I cały czas pływają. Let me ask you, zapytam was o coś. Where are they going to? Gdzie one zamierzają dotrzeć? Where are they going? Gdzie one się udają? San Diego, that's right. Do San Diego. Do they know where the San Diego is? Czy one wiedzą, gdzie jest San Diego? No. Nie wiedzą. Without knowing they are going to San Diego. Nie wiedząc o tym, gdzie jest San Diego, docierają do San Diego. To whom? To mom. Do swoich mamuś, do samic. Yeah. Do they know who mom is? A czy wiedzą, które to są ich samice? No. Nie wiedzą. But they go to their mom anyway. Ale one docierają do swoich samic. When I saw this picture, i gdy to zobaczyłem, I felt this is just like my life. Pomyślałem, że tak samo jest w moim życiu. I was living until my age 39. Do wieku 39 lat. Without knowing where I was going. Nie wiedziałem, dokąd ja w ogóle zmierzam. But now I realize, ale teraz już wiem, I was going to God. Że zmierzałem w stronę Boga. Even though I was not a Christian. Pomimo tego, że nie byłem chrześcijaninem. But Satan was pulling me out of this way. Ale szatan starał się sprowadzić mnie z tej He drogi. Made me drink. Sprawił, że piłem alkohol. He made me doing a lot of bad things. I sprawił, że robiłem wiele różnych złych rzeczy. But now I'm so glad. Ale teraz jestem zadowolony. I'm following God. Cieszę się, że mogę w końcu podążać za Bogiem. I'm going to my father. Że idę właściwą drogą, idę za ojcem. But these turtlings, they don't really know where they're really going. Ale te małe żółwie, one naprawdę nie wiedzą, gdzie one się udają. It is God who knows where they're supposed to go. To tylko Bóg wie, gdzie one powinny się udać. It is God who knows who their mother was. To tylko Bóg wie, która samica jest ich so matką. Everything in this world, tak więc wszystko w tym świecie. Every living creatures, każda żywa istota are under the control of wonderful power of God. Jest kontrolowana przez cudowną Bożą moc. I don't know whether you have that bird. Nie wiem, czy wy macie tutaj takiego ptaka. The bird name is black cap. Nazwa tego ptaka to czarny kapelusz. The bird look like wearing black cap. Ten ptak wygląda tak, jakby założono mu taki czarny kapelusz.
This bird is a very famous bird among the scientists who study the migration of the bird. I ten ptak jest bardzo znany wśród naukowców, którzy studiują sprawy związane z migracją ptaków. This bird normally during the fall and the winter. W normalnych warunkach ten ptak podczas jesieni i zimy. They go to Spain. Udaje się do Hiszpanii. And in springtime they come back to Germany. I wiosną wraca do Niemiec. So they're doing it very regularly. I regularnie ptaki te udają się do Hiszpanii, so potem wracają do Niemiec. This bird is very interesting bird to study the migration. Ale ten ptak daje wiele różnych bardzo interesujących podstaw do studiów. They are not seen any other place. Dlatego, że te ptaki nie znają żadnego innego miejsca. They're only at Germany and Spain. One tylko wiedzą na temat cokolwiek na temat Niemiec i Hiszpanii. One morning, ale któregoś dnia rano at Oxford University in England, na Uniwersytecie Oksfordzkim w Anglii the bird scientist woke up early in the morning. Pewien naukowiec obudził się wcześniej rano. And he opened the window. Otworzył okno. He saw black cat. I był zdziwiony, bo zauważył właśnie tego ptaka. Black cat flying around. Ten ptak po prostu latał sobie dookoła. How come black cat came to England? Jak ten ptak mógł dostać się do Anglii, pomyślał ten naukowiec. They're supposed to be in Spain now. Przecież on powinien być teraz w Hiszpanii. But some of them in England. Ale niektóre z tych ptaków dotarły he do has Anglii. Never seen such thing happening. Nigdy wcześniej nie widział czegoś takiego. So he became very curious. Więc był bardzo ciekaw. So he went out and he captured. Więc wyszedł na zewnątrz i złapał tego ptaka. About 10-20 birds. Jakieś 10-20 ptaków. Then he brought back to Germany. Następnie zabrał je ze sobą do Niemiec. So he built big aviary. Zbudował taką dużą ptaszarnię. And he raised that bird in Germany. I tamte ptaki przebywały przez jakiś czas. And the birds have babies. I te ptaki miały młode. The second generation, you know? To było drugie pokolenie. And this second generation, when next September came. I wtedy to drugie pokolenie, kiedy nastał kolejny wrzesień. Usually September 16 or 17 they fly back to Spain. Zwykle 16 lub 17 września te ptaki odlatywały do Hiszpanii. And they are in the area. I wtedy na tym obszarze. In September 16. 16-17 września. All of the black caps begin to fly to Spain. Wszystkie te ptaki odleciały do Hiszpanii. So this scientist tagged. Wtedy naukowcy założyli im obrączki. This second generation bird. Tym ptakom z drugiego pokolenia. Who has never been to the England. Ptakom, które nigdy wcześniej nie były w Anglii. Who has never been to Spain either. Wcześniej nigdy również nie były w Hiszpanii. They're born in Germany. One przyszły na świat w Niemczech. And everybody was flying to Spain. I wszystkie poleciały do Hiszpanii. Where do you think this second generation fly to? Jak myślicie, gdzie udały się ptaki z drugiego pokolenia? Guess what? Zgadnijcie, co się stało. They fly back to England. Poleciały do Anglii. Isn't that interesting? Czy to nie zdumiewające? And scientists were shocked. I naukowcy byli zdumieni. This was the first time ever the scientists begin to consider. Po raz pierwszy naukowcy zaczęli zauważać the existence of the migration gene. Że istnieje coś takiego jak gen odpowiedzialny za migrację. The bird who were caught in England already had their genes changed from Spain to England. You know? Te ptaki, które zostały schwytane w Anglii, już miały ten gen, który został zmieniony. Now the second generation who were born to the England bird. To drugie pokolenie ptaków, które przyszły na świat w Anglii. They inherited England gene. One odziedziczyły również ten angielski gen. So that's why they go to England. I dlatego wracały do Anglii. Even without parents. Pomimo tego, że nie wiedziały, gdzie udali się rodzice. I wiecie, co odkryli naukowcy? They went to Spain and they checked. Udali się do Hiszpanii, aby coś sprawdzić. So Spain is now, you know, they are developing quite a bit. Teraz w Hiszpanii doszło do takiego rozwoju gospodarczego. So much of the nature is being destroyed. Tak więc spora część przyrody uległa zniszczeniu, degradacji. And they found out that the food for these birds supply is decreasing. I zauważyli, że w dużej mierze brakuje żywności dla tych ptaków. So, if all the birds from Germany fly back to Spain. Tak więc gdyby wszystkie te ptaki z Niemiec udały się do Hiszpanii, they cannot survive. To nie mogłyby przeżyć. Because food supply is short. Dlatego, że za mało było tam żywności. Now they found out. A teraz odkryli, in England, że w Anglii there's some of the same kind of insects they found out around Oxford. Że w okolicach Oksfordu znajduje się taki sam gatunek owadów, którymi odżywiały się te ptaki. So that's why about 10% of the whole population coming to Oxford. To dlatego około 10% populacji tych ptaków udało się do Oksfordu. How? W jaki sposób? Gene is changed. Gen został zmieniony. Spain gene is changed into England gene. Ten gen hiszpański został przekształcony w gen angielski. Isn't the gene interesting? Czy te zagadnienia związane z genem nie są rzeczywiście very fascynujące? How did it change? W jaki sposób dochodzi do tej zmiany? Do you think those birds
birds formed World Food Searching Committee? Czy myślicie, że te ptaki skontaktowały się z instytucją, która bada stan żywności na całym świecie? And they did a camp meeting like this. I spotykają się na takich wykładach jak my tutaj. And they decided 10% of them should go to England. I podejmują decyzję, że 10% spośród nich uda się do Anglii. Is that decided by their own intention? Czy to jest spowodowane ich własnymi intencjami? They don't know how much food supply is available in Spain either. One nie wiedzą, jak wiele żywności znajduje się w Hiszpanii. They don't have a computer to compute that. Nie mają komputera, aby to sprawdzić. It is God. To tylko Bóg. God can compute. Bóg może and działać God w ten was sposób. Worried, to Bóg martwi się o te ptaki. If he send all the black cap to the Spain, wie, że gdyby wysłał wszystkie ptaki do Hiszpanii, then many of them will starve to death. To wtedy wiele spośród tych ptaków zginęłoby. So that's why God had to change the migration gene in the bird. I z tego powodu Bóg czyni pewne zmiany w tych genach migracyjnych send ptaków. Some of them i niektóre z nich posyła to England. Do Anglii. God can change the gene. Bóg potrafi zmienić gen. What is gene? Czym jest gen? Why? How can God change the gene? Jak i dlaczego Bóg zmienia gen? Oh, jak? Jak dochodzi do tej zmiany? Yeah. And it is very interesting. I was so interested in. Ja byłem tak bardzo tym zainteresowany. See, I'm a physician. Jako lekarz. And in America. W Ameryce. In America there is very interesting disease called the sickle cell anemia among black people. Jest taka bardzo interesująca choroba zwana anemią ludzi czarnoskórych. Whose ancestor came from Africa. Chodzi tutaj o takich czarnoskórych ludzi, których przodkowie przybyli do Ameryki z Afryki. But not all the black people came from Africa has that disease. Ale nie wszyscy ludzie, którzy przybyli tam z Afryki, zapadają na tę chorobę. For a long time we scientists did not know why some of them has a sickle cell anemia. Przez długi okres czasu nie można było rozwikłać problemów związanych z tą chorobą. What is a sickle cell anemia? Jaka jest tajemnica tej choroby? Tej normally, anemii, normalnych warunkach. Healthy normal red blood cell which carries oxygen looks round. W normalnych warunkach krwinka czerwona, która jest nośnikiem tlenu, wygląda, ma taki kształt krągły. But these people's red cell look like a sickle. Ale krwinki czerwone tych ludzi wyglądają jak sierp. So very small, narrow red blood cell. Tak więc jest to taka bardzo wąska, niewielka krwinka czerwona. That's why they cannot really transport a sufficient amount of oxygen. I dlatego te krwinki nie są w stanie transportować odpowiednich ilości tlenu. Why these people have that problem? Dlaczego ci ludzie mają taki problem? We doctors did not know for a long time. Lekarze przez długi czas nie mogli tego problemu rozwikłać. Finally, we are getting to know about the genes. W końcu, gdy zaczęliśmy się dowiadywać nieco więcej na temat genów, so we found out this is genetic disease. Odkryliśmy, że jest to choroba genetyczna. So they surveyed and they found out. I po pewnym czasie, gdy badano, odkryto coś bardzo ważnego. These people's ancestors are coming from certain area around Rhodesia. Tak więc odkryto, że przodkowie tych ludzi pochodzili z pewnych obszarów Rhodezji. And the ancestors came. They do not have that disease. Natomiast jeśli chodzi o inne obszary, z których przybyli do Ameryki przodkowie, tam na tych innych obszarach nie obserwowano tej choroby. The certain area the ancestors came from. Ale jeśli chodzi o te obszary, z których przybyli ci przodkowie, so they did a gene test. I zrobiono im badania genów. They found out. I odkryto, they have abnormal hemoglobin gene. Że te osoby posiadały wadliwy gen hemoglobiny. You know, the hemoglobin is a kind of protein which is produced by the gene. Hemoglobina jest rodzajem białka, które jest wytwarzane przez geny. When this is normal gene, jeśli to jest normalny, zdrowy gen, then you have a normal hemoglobin. Wtedy hemoglobina również będzie normalna, zdrowa. Then with the normal hemoglobin, your red blood cell can be round and normal. I wtedy dzięki tej normalnej hemoglobinie również krwinka czerwona będzie wyglądać prawidłowo. But, when you have an abnormal gene, ale jeśli wasz gen jest jest anormalny, jest wadliwy, to wtedy ten anormalny gen będzie wytwarzał taką wadliwą hemoglobinę. So this protein structure of hemoglobin is abnormal. Jeśli ta struktura białka jest anormalna, then
the shape of the red blood becomes sickle. Wtedy kształt krwinki czerwonej przypomina sierp. Why? Dlaczego? Why for the certain people? Dlaczego w przypadku tylko tych niektórych ludzi tak się dzieje? Very curious. Bardzo ciekawe. You know what doctors found out? I wiecie co lekarze odkryli? Those area, te obszary, where this ancestors came from, z których przybyli ci przodkowie, those area was seriously endemic with a terrible malaria. W tamtych obszarach na wielką skalę rozwijała się malaria. You know, there's about 3-4 different types of malaria in Africa. Są 3 albo 4 rodzaje malarii w Afryce. Malaria sometimes it can just go away with a treatment. Malaria czasami po prostu znika w wyniku pewnych zabiegów. But one kind scientists called falciparum malaria. Ale jeden rodzaj malarii o takiej specyficznej nazwie. And this can kill you. Ten rodzaj malarii może zabić człowieka. Terrible kind of malaria. Jest to straszny rodzaj, straszna odmiana malarii. Where this malaria is endemic, where their ancestors came from, that area has the sickle cell anemia. W tym gatunku właśnie malarii ukryty jest sekret zachorowań na tę chorobę, o której mówiliśmy, odnoszący się do tych osób, które przybyły z tych określonych obszarów do Ameryki. Let me show you this picture of all. Spójrzmy teraz na ten interesujący slajd. Powiększymy go trochę. Okay. Malaria. So you can see the mosquito here. Tutaj widzimy. So mosquito put malaria inside the body. To są właśnie te zarazki malarii, które znajdują się wewnątrz organizmu. And it grows in the liver cells. One rozwijają się w komórkach wątroby. After grows, then it moves into the red blood cells. I gdy rozwijają się, wtedy przenoszą się na krwinki czerwone. This is the way normal red blood cells look like. Tak wygląda normalna krwinka czerwona. Then they grow. The babies grow in the normal red blood cell. A gdy dziecko rozwija się z takimi normalnymi krwinkami czerwonymi. And eventually they rupture the red blood cell. W końcu te krwinki czerwone stają się takie wadliwe. But you know, when this red blood cell is a sickle cell. Gdy te komórki krwinki czerwone stają się takimi chorymi komórkami. These malaria don't want to get in there. Przypominającymi sierp. So it is what preventing malaria. To wtedy mimo wszystko te osoby nie zapadają na malarię. W ten sposób chronią się przed malarią. They can survive in that area. Tak więc w tym obszarze mogą w taki sposób przetrwać. Isn't that interesting? Czy to nie interesujące? God changed the hemoglobin gene. Bóg zmienia gen hemoglobiny. In the people where the falciparum malaria is endemic. W przypadku tych osób, u których występuje ten rodzaj malarii. So people don't die from malaria. I te osoby nie umierają z powodu malarii. God can change gene. Bóg jest w stanie zmienić gen. This is very interesting. Jest to niezwykle interesujące. You know what gene is? Czy wiecie, czym jest gen? You know, gene is made of DNA, right? Gen składa się z DNA. When you look at the DNA, gdy patrzycie na DNA, what's the DNA? Czym jest DNA? You know, scientists came into the gene era, year 2000. Gdy weszliśmy w ten XXI wiek, and we're all excited. Wszyscy staliśmy się podekscytowani. Why? Dlaczego? Scientists, the doctors are making big promises now. Dlatego, że teraz lekarze mogą dawać takie duże obietnice. What kind of promise? Jakie to są obietnice? Because they promise like this. Oni obiecują coś takiego. Almost all the disease we have today is incurable. Prawie wszystkie choroby, które dotykają nas dzisiaj, są chorobami nieuleczalnymi. We can only treat symptoms. Możemy tylko kontrolować symptomy tych chorób. We cannot offer you the healing, complete healing. Nie jesteśmy w stanie całkowicie wyleczyć was z tych chorób. Okay. Because no matter what kind of treatment you get from hospital. Bo bez względu na to, jakiego rodzaju leczenie będziecie przyjmować w szpitalach. Is symptomatic treatment. To są tylko takie terapie, które będą kontrolować symptomy. The reason you have the symptom, a powód, dla którego posiadacie takie objawy, in case of sickle cell anemia, w przypadku choćby tej anemii, the reason that those black people have anemic symptoms, powód, dla których ci czarnoskórzy ludzie mają objawy tej anemii, which is a dizzy, weakness, na przykład zawroty głowy, słabość, zmęczenie, it's because of gene change. To z powodu zmiany w strukturze genów. Right? Does all these medical treatment today you can get from hospital recover the change the gene? Czy wszystkie te metody lecznicze w szpitalach są w stanie zmienić gen? No. Nie. So this is what scientists, medical doctors are beginning to find out. To właśnie to odkrywają dzisiaj naukowcy i lekarze. So no wonder all diseases are incurable. Nic dziwnego więc, że twierdzą oni, iż wszystkie choroby, prawie wszystkie, nie są uleczalne. Because now we see. Dlatego, że dzisiaj rozumiemy. All the problems are due to the gene problem.
że wszystkie te problemy związane są z genem. So now what doctors are doing? Więc co dzisiaj starają się robić lekarze? They're making gene map. Starają się pracować nad genem. What is a gene map? Mapę gena, okay, czyli we mapę genomu. Need to talk about gene map a little bit, musimy powiedzieć and I'll show you what coś gene więcej map na ten really temat, is. Na temat tej mapy genomu. Okay, now let me ask you this very simple question. Chciałbym zadać wam takie proste pytanie. When you look at the cells, gdy spoglądacie na komórkę, there's a nucleus inside the cell. W środku jest jądro. Okay. And if you open the nucleus, a jeśli otworzycie jądro komórki, what do you get? What do you find? To co tam będzie się znajdować? Inside the nucleus? Wewnątrz jądra. Chromosomes. Chromosomy. How many chromosomes in human cells? Ile jest chromosomów w ludzkiej komórce? Yeah, 46. That's 46. Right. 46. Okay, so 23 pairs. 23 pary. 23 came from father. 23 pochodzą od ojca. And 23 came from mother. I 23 od matki. So it has one pairs. Tak więc w ten sposób mamy jedną parę. What is chromosome? Czym jest chromosom? If you untangle the chromosome. Gdy rozłożycie chromosom, then you have genes. Wtedy macie geny. When this gene has a problem, you have a prostate cancer. Gdy pojawiają się problemy z tym genem, wtedy to powoduje powstawanie raka prostaty. Okay. When this gene is bad, you have glaucoma. Jeśli z tym genem są problemy, wtedy pojawia się jaskra. See? Now you see, every single disease is due to the gene problem. Teraz widzicie, że każda pojedyncza choroba ma związek z genem. When this gene is having problem, jeśli z tym genem pojawiają się problemy, Alzheimer's disease. Wtedy rozwija się choroba Alzheimera. Chromosome 7. Chromosom numer 7. When you have this gene has problem, jeśli są problemy z tym genem, diabetes. To wtedy rozwija się cukrzyca. Whenever you have any problem, jakikolwiek będzie to problem, the reason why you have a problem is your gene is beginning to change. To powodem jest zmiana gena. Okay, now it's very nice to come to Poland. Bardzo miło mi jest, że mogłem być w Polsce. From the United States. Że mogłem przyjechać tutaj ze Stanów Zjednoczonych. No, there are not many obese people, you know. Ale nie zauważam tutaj zbyt wielu ludzi z nadwagą. US, we have a serious problem with obese. W Stanach Zjednoczonych mamy z tym poważny problem. It's almost 40% of entire population is overweight. Prawie 40% Amerykanów ma nadwagę. Why people have overweight problem? Dlaczego ludzie mają nadwagę? Look at this. Popatrzcie na to. This is chromosome number 7. To jest chromosom numer 7. When you have this gene problem, gdy pojawiają się problemy z tym genem, obesity. To wtedy pojawia się nadwaga. I wish Polish people remain like this. Mam nadzieję, że w Polsce ta sytuacja się nie zmieni. You all look very beautiful. Wszyscy wyglądacie pięknie. Yeah. Control your weight. Keep your weight. Kontrolujcie swoją wagę. You know what that means? Wiecie, co to oznacza? Keep your gene healthy. Starajcie się, aby wasze geny były zdrowe. Okay, since we're talking about weight problem, mówimy na temat nadwagi. Let me just mention just a little bit about obesity. Pozwólcie, że powiem coś na temat otyłości. You know what this gene do? Wiecie, czym zajmuje się ten gen? This gene scientists call leptin gene. Ten gen naukowcy określają genem o nazwie leptin. L-E-P. Lept means thin. Cienki, szczupły. W języku łacińskim. I-N-in means substance. Natomiast in oznacza substancja. So it's a thinning substance. Tak więc jest to substancja, która likwiduje nadwagę, wyszczupla. These genes are active in your fat cells. I ten gen jest aktywny w waszych komórkach tłuszczowych. Your fat cells store the fat. Wasze komórki tłuszczowe gromadzą tłuszcz. Because storing fat is like a storing energy. Dlatego, że gromadzenie tłuszczu jest jak gromadzenie energii. When you eat too much, jeśli za dużo jecie, or even though you eat normally, i nawet jeśli spożywacie normalne posiłki, nie w nadmiarze, if you don't do any exercise, to jeśli nie wykonujecie ćwiczeń fizycznych, then you have a gene problem. Wtedy pojawią się problemy your z tym leptin, genem. Your leptin gene will change. Ten gen ulegnie zmianie. What does leptin do? Czym zajmuje się ten związek leptynu? Let's say this is leptin gene. Powiedzmy, że to jest właśnie ten gen. When this gene is active, i gdy ten gen jest uaktywniony, this produces larger leptins. Więc on produkuje dużo tej substancji. What does leptin do? A co ona sprawia? Leptin takes fat out of the fat cell. Ona wtedy powoduje, że tłuszcz przedostaje się na zewnątrz komórki tłuszczowej. Sending them into the bloodstream. Wysyła ten tłuszcz do krwiobiegu. And so those fat went out to the blood, become, you know, be burned and utilized as energy. Wtedy ten tłuszcz, który dostanie się do krwi, jest spalany i zmieniany na energię. If leptin gene is inactivated, a jeśli ten gen nie jest aktywny, then you don't produce enough leptin. Wtedy nie wytwarzacie dość tej substancji. Therefore, once fat is stored, i wówczas, gdy tylko ten tłuszcz zaczyna być gromadzony w komórce, this fat will never go out. Nigdy nie może się z tej komórki wydostać. See? That's why you eat. To dlatego, kiedy you don't jecie do any exercise, i nie wykonujecie ćwiczeń fizycznych, more fat comes in. To wtedy coraz więcej tłuszczu dostaje then się do komórki fat comes in. I coraz więcej so tego you, tłuszczu. You're getting bigger and bigger and heavier i w końcu and heavier. Ty jecie i ty jecie.
In the meantime, a w międzyczasie leptin gene is becoming inactive. Gen wytwarzający tę substancję jest coraz bardziej bierny. What can make this leptin gene active? Co może sprawić, aby ten gen się uaktywnił? So if you want to lose weight, jeśli chcecie schudnąć, if you want to go back to normal, jeśli chcecie znów odzyskać normalną wagę ciała, you have to have your own leptin gene be activated. To musicie sprawić, aby ten gen znów się uaktywnił. How? W jaki sposób? Exercise, that's right. Musicie wykonywać ćwiczenia fizyczne. Exercise. Ćwiczenia. Exercise. Jeśli wykonujecie ćwiczenia fizyczne, then you need to burn more fat, right? To wtedy spalacie o wiele więcej tłuszczu. When you need to burn the fat, a gdy spalacie tłuszcz, gdy macie taką potrzebę, fat has to come out of the fat cell, to wówczas ten tłuszcz musi wydostać się na zewnątrz komórki tłuszczowej. And has to come into the blood. Musi dostać się do krwiobiegu. Then fat can be burned into the liver or somewhere else. I wtedy ten tłuszcz może być spalony w wątrobie lub w innym miejscu. When you don't do the exercise, ale jeśli nie ćwiczycie, why fat has to come out? Dlaczego tłuszcz ma wydostawać się na zewnątrz komórki tłuszczowej? But you know, there are many overweight people do the exercise. Jest wielu ludzi z nadwagą, którzy wykonują ćwiczenia. But they are not losing weight. Ale nie tracą tej nadwagi. Do you know why? Wiecie dlaczego? This is very interesting. Jest to niezwykle interesujące. Our genes, now you learned up until today, our teraz, genes respond to the love. Dlatego, że nasze geny reagują na miłość. Our genes respond to the beauty. Nasze geny reagują na piękno. You saw that the ground squirrel, right? Pamiętacie o tej wiewiórce? When she became a mother, gdy ona stała się matką, God made a new gene, Bóg sprawił, że pojawił się nowy gen. To produce special kind of protein to neutralize the venom protein. I ten gen wytwarzał swego rodzaju białko, które miało zneutralizować jad. When there is a need, ale wtedy, kiedy jest taka potrzeba, dzieje się to. God give it to you. I wtedy dopiero Bóg wam udziela czegoś takiego. So when you do the exercise, tak więc, gdy ćwiczycie, and God recognizes there is a need, i Bóg rozpoznaje taką potrzebę, but some people do the exercise, ale niektórzy ludzie ćwiczą, but leptin gene is not activated, ale ten gen wytwarzający tę substancję nie jest uaktywniony. Guess why? Zgadnijcie dlaczego. I've seen many, many women came to me complaining. Zetknąłem się z wieloma kobietami, które przychodziły do mnie. They are almost angry. I narzekały, były bardzo rozłoszczone. Dr. Lee, doktorze Lee, do you know how hard I do the exercise? Czy pan wie, jak ja ciężko pracuję podczas ćwiczeń fizycznych? But I haven't lost any weight. Ale nie tracę w ogóle wagi. And they're angry. I są rozłoszczone. This is very interesting. Jest to bardzo ciekawe. You have to know why. Musicie wiedzieć, dlaczego tak jest. If you don't know about gene, jeśli nie wiecie zbyt wiele na temat genów, you cannot understand this. Nie jesteście w stanie tego zrozumieć. Let me tell you another character of the gene. Pozwólcie, że wymienię jeszcze jedną cechę charakterystyczną gena. Okay, this is a new thing. To jest najnowsze odkrycie. Gene respond to the meaning. Gen reaguje na coś, co ma jakieś znaczenie. Something meaningful. Coś, co ma jakieś znaczenie. What does it mean? Co to oznacza? You know the Russian scientist Pavlov. Na pewno słyszeliście o rosyjskim naukowcu Pawłowie. Dr. Pavlov, who proved the existence of conditioned reflex. Doktor Pawłow, który wykazał istnienie czegoś takiego jak odruch warunkowy. Okay, when he brought a dog to him, gdy przyprowadzono mu psa, and he rang the bell. On wtedy dawał taki sygnał przy pomocy dzwonka. Ring. And dog did not know what does this means. Pies początkowo nie wiedział, jakie jest tego znaczenie. Dog looked at the doctor Pavlov. What więc do you poglądał mean? Na doktora Pawłowa i myślał, co pan ma na myśli. There was no meaning in bell sound. Nie miało to dla niego żadnego znaczenia, ten dźwięk dzwonka. Ale następnym razem doctor Pavlov rang the bell. Doktor Paweł uderzył w gong, w dzwonek. Immediately he took out something very tasty. I wtedy natychmiast dał do zjedzenia temu psu coś bardzo smacznego. And dog ate. I pies to zjadł. Then he rang the bell again. I ponownie doktor Paweł uderzył w dzwonek i dał mu kawałek jedzenia. I ponownie uderzył w dzwonek. Then dog knew. I wtedy już pies what wiedział. This bell sound means. Co oznacza ten dzwonek? Before, bell sound did not have any meaning. Wcześniej dźwięk dzwonka nie miał żadnego znaczenia. Dog never responded to the bell sound. Pies nigdy nie reagował na dźwięk dzwonka. Now after dog found out what that means. Ale gdy pies w końcu odkrył znaczenie tego dźwięku. Even Dr. Pavlov did not even have to ring the bell yet. Nawet jeśli jeszcze doktor Pawłow nie uderzył w ten dzwonek. If he picks the bell up. Jeśli podniósł tylko ten dzwonek. And the dog's gene begin to activate. To wystarczyło tylko podniesienie dzwonka, a te geny w organizmie psa już były uaktywnione. Wtedy gen wytwarzający ślinę był uaktywniony. Ten gen trawienny w żołądku również pracował. Geny trzustki również były uaktywnione. Gen reaguje na coś znaczącego. To nie musi być żywność.
Gene respond to the meaning. Gen reaguje na coś, co ma jakieś znaczenie. Okay, now let me prove this more clearly. Chciałbym to jeszcze jaśniej wyłożyć. So after 1 week. Tak więc po upływie tygodnia. Dog really believed. Ten pies naprawdę wierzył. Bell sound means this Dr. Pablo will give him the very, very tasty thing. Że ten dźwięk dzwonka był równoznaczny z tym, że doktor Pawłow da mu coś bardzo smacznego. On 8th day. 8 dnia. Dr. Pavlov picked up the bell. Doktor Pawłow podniósł dzwonek. And dog's already happy. Zadzwonił i ten pies już był szczęśliwy. And drooling saliva. I zaczęła ciec mu ślina. And he rang the bell. I wtedy doktor Pawłow uderzył w dzwonek. And Dr. Pavlov did not give anything. I nie dał mu niczego. Dogs are deceived. I ten pies zauważył, że ktoś go zwodzi. Next day. Następnego dnia. Dr. Pavlov picked up the ring. Doktor Pavlov podniósł dzwonek. And he rang the bell. Uderzył w ten dzwonek. How much saliva? Ile śliny wytworzyło się? Well, today dog is believing half, not believing half. Dzisiaj psy są takie, że częściowo wierzą, a częściowo nie. Bell sound is only half, 50% meaningful. Ten dźwięk dzwonka jest dla psa dzisiaj tylko w połowie czymś znaczącym. Meaning decreased 50%. To znaczenie zmniejszyło się o 50%. Response of the gene reduced in 50%. Również reakcja ze strony gena została ograniczona do 50%. Gene respond to the meaning. Gen reaguje na coś, co ma znaczenie. So Dr. Pavlov did not give anything today either. Tak więc dzisiaj też doktor Pawłow niczego nie dał temu psu. Then on third day, a trzeciego dnia he rang the bell. Uderzył w dzwonek. And now dog salivate gene reacts only teeny bit. I wtedy tylko w niewielkiej mierze gen wytwarzający ślinę był pobudzony. After 3 days. Po tych 3 dniach dog says, forget it. Pies powiedział, zapomnij o tym, daj sobie spokój. Bell sound does not mean anything anymore. Ten dźwięk dzwonka nie ma żadnego znaczenia. The fourth day, a 4 dnia Dr. Pavlov rang the bell. Doktor Pawłow wydał ten dźwięk dzwonka. Is there any gene response? I czy zetknął się z jakąś reakcją ze strony genów psa? No. Nie. Instead, zamiast tego dog said, pies powiedział, dog was angry. Był zły. If you repeat something meaningless, gdy będziecie powtarzać coś, co nie ma znaczenia, you know, we get angry. Wiecie, że to nas rozzłości. Why? Dlaczego? Because gene wants meaning. Dlatego, że gen potrzebuje czegoś, co ma znaczenie. If you keep on repeating something meaningless, jeśli powtarzacie cały czas coś, co nie ma znaczenia, it's stressful. To wytworzy coś w rodzaju stresu. So that's why dog gets, mad. I dlatego pies się rozzłościł. It is only human being can repeat something meaningless again and again. A tak naprawdę to tylko ludzie mogą powtarzać w kółko coś bez znaczenia. Without getting angry. I nie rozzłościć się przy tym. And pretending. I udawać. This is very holy. Again że to jest coś bardzo święte i że ma bardzo wielkie znaczenie. Human is very self-deceiving. Ludzie sami zwodzą się. Yeah, we are not as honest as dogs, aren't we? My nie jesteśmy tak szczerzy jak ten pies. Dog gets mad when it is meaningless. Pies się denerwuje, gdy zauważa, że coś nie ma znaczenia. Tak więc widzicie, jak geny reagują na pewne związki chemiczne. Gene is responding to the meaning. Gen reaguje na coś znaczącego. Meaning means it has, the bear sounds has message. To znaczenie związane jest z tym, że taki dźwięk dzwonka musi zawierać jakieś poselstwo. That's why when you are hearing the lecture. To dlatego, gdy wy słuchacie wykładu, if there is no message in the lecture, to jeśli w tym wykładzie nie ma jakiegoś przesłania, you're bored. Jesteście znużeni. But when you find there's a message, ale jeśli odkryjecie w tym jakieś then poselstwo, all your genes excited. To wszystkie geny są podekscytowane. Endorphin comes, you know, oh, gen endorfiny yeah. Jest ożywiony i wytwarza endorfinę. Now you can answer me this question. A teraz spróbujcie odpowiedzieć mi na to pytanie. Why some people do the exercise, dlaczego niektórzy ludzie wykonują ćwiczenia lose fizyczne weight very well, i bardzo szybko gubią nadwagę? That means their leptin gene gets the message. To jest równoznaczne z and become tym, activated, że ten gen wytwarzający leptynę przyjmuje poselstwo, produce more leptin, wytwarza więcej leptyny. Why some people do the same exercise? A dlaczego w przypadku niektórych osób, które wykonują te same ćwiczenia fizyczne, and their leptin gene is not responding? Ten gen nie reaguje. Powiedzcie mi, dlaczego tak jest? Oh, motivation. Good. Motywacja, yes. Niewłaściwa motywacja. Some people have this lecture. Niektóre osoby słuchają takich wykładów and they come to me, says, i przychodzą do mnie i mówią, Dr. Zengli, doktorze Lee, thank you for that lecture. Dziękuję bardzo za ten this wykład. Morning I met a pastor.
Dzisiaj rano spotkałem pastora i on powiedział, after the Sabbath sermon, you know, po kazaniu, które wygłosiłem, Dr. Sammy, I'm all excited. Doktorze Lee, jestem taki podekscytowany. And I will be now healthy. Teraz będę zdrowy. He will exercise very happily, right? Teraz on będzie ćwiczył z yes, radością. Exercise is tak. Good. Ćwiczenia fizyczne są tak wspaniałe. Z radością będzie to robił. Some of you, while you're listening now, niektórzy z was, słuchając teraz tego wykładu, will feel like this. Czuwają właśnie coś takiego. Exercise. Ćwiczenia fizyczne. I hate exercise. Ja nienawidzę tych ćwiczeń. Is there any other way to lose czy weight? Nie ma jakiegoś innego sposobu, żeby schudnąć? Without exercising. To tylko te ćwiczenia fizyczne. But Dr. Sangi still says, do the exercise. Ale doktor Lee mówi ciągle, wykonuj te ćwiczenia fizyczne. Okay, I'll do the exercise. Dobrze, to ja porobię trochę ćwiczeń, ale ja nienawidzę tych ćwiczeń. Your gene is, your leptin gene is confused. Wtedy ten gen wytwarzający leptynę niczego nie rozumie. Probably leptin genes inside the body will say. Wtedy ten gen sobie myśli, to each other. Gen jeden do drugiego mówi, is she exercising? Czy ona naprawdę ćwiczy? And some of the genes says, a niektóre geny mówią, I think she is exercising. Ja myślę, że ona chyba ćwiczy. But the other gene says, ale inny gen z kolei mówi, she doesn't like to exercise. Ona nie chce za bardzo chyba ćwiczyć. Does she wanna lose weight, really? Czy ona naprawdę chce zgubić tę nadwagę? We feel that she hates to lose weight. Ale coś nam się wydaje, że ona nie chce wcale schudnąć. Gene gets message. Gen odbiera pewne poselstwo. Yes, you do exercise. Tak, wy wykonujecie ćwiczenia fizyczne. In what? A w czym? You do, of course, that person exercise. Oczywiście ta osoba wykonuje ćwiczenia fizyczne, ale co jest do tego potrzebne? But not in truth. Ale nie w prawdzie wykonuje te ćwiczenia, but in ale fact. Tak, yes. W oparciu o fakt. In fact, she is exercising. Ona ćwiczy w oparciu o fakt. But is she exercising in truth? Ale czy ona ćwiczy w prawdzie? No. Nie. Overweight woman came to me. Pewna kobieta podeszła do mnie. Dr. Lee. Doktorze Lee. I do lots of exercise. Ja tak wiele ćwiczę. I'm not losing any weight. I nie chudnę. I say, powiedziałem wtedy. How much do you do exercise? Jak często wykonuje pani te ćwiczenia? And she says, wtedy ona powiedziała, you know, my husband is a very interesting man. Mój mąż jest bardzo interesującym człowiekiem. I have to iron his shirt every day. Ja muszę zawsze prasować mu ubrania. He is koszule. So particular. I on jest tak drobiazgowy. It's really pain in the neck iron every day. Że to jest bardzo trudne zadanie. Many shirts. Wiele koszul. Yeah, has to have this clean line. Tak, musiała zawsze prasować tak, aby widoczny był kant. I'm sweating. I ona pociła się przy tym strasznie. Is this exercise? Czy to są ćwiczenia fizyczne? She asked. Ona zapytała mnie. So I said, więc no. Powiedziałem. No. Then what is it, she says. Więc co to jest? Zapytała. That's not the exercise. Jeśli to nie są ćwiczenia. That's a stress. To stres, powiedziałem. When you don't have a meaning. Jeśli w tym, co robicie, nie ma znaczenia. When you don't have a love. Jeśli nie ma w tym miłości. Everything is meaningless. Wtedy wszystko traci znaczenie. And you think you're doing very hard. I wydaje wam się, że ciężko pracujecie. Your gene will never respond. Ale gen na to nie zareaguje. It is just like our faith. To tak jak z naszą wiarą. If you keep Sabbath, jeśli zachowujecie sabat, you say, you look at the watch. I spoglądacie co chwila na zegarek, what time is sunset? Która jest godzina? I hate summer. Ja nienawidzę tego. Because Sabbath is too long in summer. Ten sabat jest zbyt długi. Sun never goes down. I to kiedy to słońce w końcu zajdzie. Then the power of creation, wtedy ta moc stworzenia, which is given in Sabbath day, która jest dana w czasie dnia sabatu, cannot reach your gene. Nie może dosięgnąć waszego genu. God cannot change your gene. I Bóg nie może zmienić waszych genów. He cannot sanctify you. Nie może was uświęcić. Why? Dlaczego? Because you refuse it. Dlatego, że odrzucacie to. This is the nature of love. Taka jest natura miłości. Because love's nature never forces. Dlatego, że miłość ma taką naturę, że nigdy nikogo nie zmusza. If you don't like it, jeśli tego nie lubicie, love cannot touch you. Miłość was nie dotknie. That's why God is so anxious. To dlatego Bóg tak bardzo pragnie takich wartości. For you to open up your heart. Tak bardzo chce, abyście otworzyli przed Nim swoje serca. That's why to activate the leptin genes. To dlatego, aby uaktywnić ten gen wytwarzający leptynę. It is also important how wonderful Sabbath is. Niezwykle ważne jest, aby odczuć to, jak wspaniały jest sabat. If you are not happy on Sabbath day. Jeśli nie jesteście szczęśliwi w tym dniu. You know, don't feel depressed all day long.
Nie odczuwajcie czegoś takiego jak depresja, przygnębienie przez cały dzień. If you wake up Sabbath day, jeśli budzicie się rano w czasie sabatu, you don't feel like going to church, i tak nie bardzo chce wam się udać do kościoła, you just wanna keep on sleeping, i chce wam się raczej pozostać you w łóżku, depressed, czujecie się przygnębieni, you don't wanna see anyone else, nie z nikim nie chcecie się widzieć. You know why you are feeling that way? Wiecie, dlaczego coś takiego odczuwacie? Because Satan is making you feel that way. Dlatego, że szatan sprawia, że odczuwacie coś takiego. Do you know what you should do? Wiecie, co powinniście wtedy zrobić? I feel that way sometimes, ja też czasami odczuwam but then coś takiego. I know it's not me. Ale wtedy wiem, że to wcale nie ja. It's devil is trying to, to diabeł chce, żebym się tak czuł. Separate me from God. Chce oddzielić mnie od Boga. You know what I do? I wiecie, co wtedy robię? I pray. Modlę się. Oh God, o Boże, I don't feel very good today. Ja nie czuję się zbyt dobrze dzisiaj. And I want to feel good. Ale chcę czuć się dobrze. You need to give me your spirit. Musisz obdarzyć mnie swoim duchem. I think I'm right now full of devil spirit. Myślę, że teraz jestem pełen diabelskiego ducha. Discouraged. Zniechęcenia. You know, I'm thinking about a lot of bad things. I myślę o wielu różnych złych sprawach. Can you remove that kind of thought by your own power? Czy możecie swoją własną siłą, własnymi wysiłkami usunąć coś takiego? Only God can clean the thought. Nie, tylko Bóg może oczyścić wasze myśli. Help me, God. Pomóż mi, Boże. If there's no response, jeśli nie ma żadnej reakcji, you know what I do? To wiecie, co robię? I'll sing. Wtedy śpiewam. And you sing and sing and sing. Wtedy śpiewajcie, śpiewajcie, well, you don't i śpiewajcie. Feel like singing. A jeśli nie czujecie się dobrze nawet po tym, gdy if śpiewacie, I give this kind of advice to many people, jeśli coś takiego zauważam u wielu ludzi, Dr. Lee, it's, isn't that some kind of pretension? Doktorze Lee, czy nie ma w tym czegoś w rodzaju jakiejś intencji? You're singing when you don't feel like singing. Jeśli ty śpiewasz, a nie czujesz tego, co robisz, is that the pretension? Czy to jest coś takiego jak udawanie? In fact, it's a pretension, isn't it? To jest udawanie. That's a fact. To jest fakt. But is it pretension in truth? Ale czy to jest udawanie w prawdzie? No. Nie. When you want to be set free from Satan, jeśli chcecie uwolnić się od diabła, you are asking the power of God. To musicie prosić o moc Bożą. Isn't that pretension? Czy to jest udawanie? That's the truth. To jest prawda. That's the message of God. To jest poselstwo od Boga. So if you're waiting for the time until you feel like singing, a gdy będziecie oczekiwać na, że przyjdzie taki czas, gdy będziecie odczuwać, że rzeczywiście śpiewacie, Satan will tell you this. Wtedy diabeł powie wam tak. How come you're singing? Jak to się dzieje, że ty you śpiewasz? Don't feel like singing. Ty przecież nie czujesz tego, it's że śpiewasz. To, sing. To jest śmieszne, że ty śpiewasz. And you know what you have to say? I wtedy wiecie, co powinniście powiedzieć? Quiet. Bądź cicho. I wanna be set free from you. Ja chcę być wolny od ciebie. I don't sing because I feel like singing. To prawda, ja nie śpiewam dlatego, że czuję to. This singing is my prayer. Ale ten śpiew jest moją modlitwą. My prayer in action. Moją modlitwą w praktyce. To ask for. Moją modlitwą, poprzez którą proszę. The power of God. Proszę o Bożą moc. When you're in prayer. Gdy modlicie się. That's the truth. To jest prawda. Don't trust your feeling. Nie ufajcie swoim your uczuciom. Feeling, most of your feeling is false feeling. Większość waszych uczuć to fałszywe uczucia. So when I sing, tak więc, gdy ja śpiewam, then, let's say I sang about 15 minutes, powiedzmy, że śpiewam przez 15 minut, then I pray, i wtedy modlę się. Lord, I need your prayer today, Panie, potrzebuję twojej pomocy dzisiaj. Then I go to my office, następnie udaję się do swojego gabinetu. Then telephone rings, dzwoni telefon. Then I say, hello, wtedy mówię, tak. How you doing? Jak się czujesz? Good. Dobrze. I say, oops. A ja wtedy, I'm feeling good. Ja czuję się dobrze, zauważam. God already activated my endorphin gene. Bóg już uaktywnił mój gen endorfiny. He answered my prayer. Odpowiedział na moją modlitwę. And I'm feeling good. I ja czuję się dobrze. Many times this happens. Wielokrotnie coś takiego ma miejsce. Whatsoever you do, cokolwiek czynicie, be depend upon God. Bądźcie uzależnieni od yes. Boga. And don't trust yourself. Nie ufajcie sobie. If you don't like yourself, jeśli nie lubicie siebie, it's not you. To nie jesteście wy. See? It's not you. To nie wy nie lubicie siebie. Who is it? Kto to jest? It's Satan. Szatan. Do you know? Czy wiecie? Do you know what Bible says? Co mówi Pismo Święte? You know Judas have a thought to betray Jesus. Pamiętacie, że Judasz zamyślał zdradzić Chrystusa. And let me show you this. Pozwólcie, że pokażę wam coś. The Bible is very interesting. Biblia pokazuje coś bardzo interesującego w tym względzie. John chapter 13 verse 2. Ewangelia Jana, rozdział 13, wiersz 2. And it says, and the supper being ended, the devil having already put it into the heart of Judas Iscariot. A podczas wieczerzy, gdy diabeł wzbudził w sercu Judasza, syna Szymona Iszkarioty, to betray him. Zamysł wydania go. Who put that thought into the
Judas' mind? Kto wzbudził ten zamysł w umyśle Judasza? Who did it? Kto to zrobił? Devil did it. Yes. Tak, szatan. Bible never say. Biblia nigdy nie mówi, Judah planned to betray że to sam Judasz planował see? Zdradzić Chrystusa. Bible always talk like this. Biblia zawsze podaje takie informacje. Because who do we accept? That's the problem. Dlatego, że chodzi o to, kogo my akceptujemy. When you do exercise. Tak więc, gdy ćwiczycie, it is very important to do exercise with to jest bardzo ważne, aby ćwiczyć fizycznie z takim radosnym sercem. This area is just I walked about 2 hours yesterday. Powiedzmy, że wczoraj maszerowałem 2 godziny. And this area is just what a fresh air. I ten rejon tutaj jest wspaniały, świeże powietrze. And this forest trees and so jest tyle green. Wspaniałych drzew, water zielonych so clean. Drzew. Woda jest tak czysta. Birds are singing, ptaki happy. Śpiewają, są szczęśliwe. You know, I was walking, więc ja sobie spacerowałem. And bird says, oh, i wtedy ptaki mówią, o, sęgli. A ja wtedy mówię, dzień dobry, jak się czujecie? You know, why birds are singing? Dlaczego ptaki śpiewają? You know what Bible says? Wiecie, co mówi Biblia? God put the songs in birds' heart. That's how Bible says. To Bóg umieścił pieśń w sercach ptaków. To mówi Biblia. That's what Bible says. That's tak truth. Mówi Biblia, to jest prawda. We are only talking about fact. My mówimy często tylko o faktach. Oh, birds are so noisy. O, ptaki, one robią tyle hałasu. Isn't that the fact? Czy to jest fakt? If you live with the fact, jeśli będziecie żyć w oparciu o fakty, all your gene will be deactivated. To wtedy wszystkie wasze geny będą bierne. You know, nothing is coincidence. Nie, nic nie jest czymś przypadkowym. Everything is what God is doing. Wszystko jest tym, co czyni Bóg. So, I walk. Tak więc spaceruję sobie. I walk, I sing. I śpiewam sobie. I think about my mother in Korea. I myślę sobie o mojej mamie w Korei. God, be with my mom. I mówię sobie, Boże, bądź z moją mamą. She's 83 years old. Ona już ma 83 lata. I think about my son. Myślę o moim synu. Oh God, help my son. O Boże, pomóż mojemu synowi. It's, I am walking with God. Spaceruję sobie, chodzę z Bogiem. I am not just doing walking exercise. To nie jest jedynie spacer po to, żeby ćwiczyć. And some people ask me, Dr. Lee, when do you pray? A niektórzy ludzie pytają mnie, doktorze Lee, kiedy ma pan czas you know na modlitwę? What my answer is? I wiecie, jak im odpowiadam? I walk every day. Ja spaceruję każdego dnia. When do you pray? Kiedy więc modli się pan? I says, I'm walking with God. Więc mówię, ja chodzę z Bogiem, spaceruję z Bogiem. Most wonderful prayer. To jest najwspanialsza modlitwa. If I kneel down, I pray. Jeśli klękam, modlę się. I don't feel good. Nie czuję się wtedy zbyt my dobrze. My leg aches. Bolą mnie kolana. I feel like stop praying, you know, czuję się tak after sztywno few minutes. Po jakimś czasie. So, I found out, więc odkryłem, it's best to pray when you're walking. Że najlepszy sposób na modlitwę to modlitwa podczas spaceru. You don't want to end the praying. I to jest taka modlitwa, która nawet and się nie kończy. I think about my wife, wtedy myślę sobie o żonie. And I think about my friends. Myślę o przyjaciołach. I pray for them one by one. Modlę się za każdego z nich. Then I sing. I śpiewam. You must have your own time with God. Musicie zawsze znaleźć czas dla Boga. You know, just you kneel down and praying for 5 minutes. You know, 5 minutes is long, you know that. Ale jeśli klękniecie i modlicie się przez 5 minut i wydaje się wam, że to długo. Yeah, your leg aches, right? Wtedy bolą was nogi. But you know, when you're walking. Ale kiedy spacerujecie. Your leptin gene, God is activating. To wtedy ten gen wytwarzający leptynę jest uaktywniony. Sangli need active leptin gene. I wtedy ten gen w przypadku sęgli jest uaktywniony. And at the same time, i w tym samym czasie he and I become friends. Bóg i ja stajemy się przyjaciółmi. So now you can see, tak więc teraz możecie widzieć, every disease are really due to the gene problem. Że każda choroba ma związek z pewnymi wadami w strukturze genów. Here. Pozwólcie, że jeszcze coś wam pokażę. Okay. This is chromosome 17. Chromosom numer 17. There's a gene called P53 gene. To jest gen zwany P53 albo białko P53. I call this gene Sabbath gene. Ten gen określam mianem gen you'll sabatu. You'll find out why I call this gene Sabbath gene. I zrozumiecie niebawem, dlaczego nazywam go genem sabatu. This gene produces this substance. Ten gen wytwarza takie substancje. What substance? Jaka to jest substancja? Tumor suppressor protein. To jest białko przeciwstawiające się chorobom nowotworowym. What is this? Co to jest? When this P53 gene produces this protein, gdy ten gen P53 wytwarza to białko,
When you're under the stress, gdy znajdujecie się pod wpływem stresu, and oxygen free radical is damaging the genes, i wtedy wolne rodniki tlenowe niszczą wasze geny, and there are many genes are altered and damaged, i wtedy wiele z tych genów jest uszkodzonych, and now this cell is gonna have to go to cancer cell, i wtedy ta komórka może przerodzić się w komórkę rakową, and then this gene says, i wtedy ten gen mówi, no, nie, we don't want to be cancer, my nie chcemy być rakiem. So this tumor suppressor protein suppresses, tak więc to białko hamujące rozwój nowotworów, cancer develop, hamuje rozwój raka. So when this gene is completely stopped and damaged, gdy ten gen jest uszkodzony i zniszczony and disappeared, i znika, then you have a cancer, to wtedy macie raka. So this P53 gene is very important. Tak więc ten gen P53 jest niezwykle ważny. We'll talk about this gene quite a bit. Będziemy jeszcze o tym genie mówić. And then you will know, i wtedy będziecie wiedzieć, why you have a cancer, dlaczego zachorowaliście na raka. And how can you get completely healed from cancer. I dlaczego możecie wyleczyć się z raka, albo wyleczyliście się z raka. Cancer cells do not have this P53 gene. Komórki raka nie posiadają tego gena P53. You know what's the difference between cancer cell and the normal healthy cell? Czy wiecie, jaka jest różnica między komórką raka a normalną komórką? There are many differences. Jest wiele różnic. But one of the most striking difference between cancer cell and the normal healthy cell is, ale jest pewna bardzo ważna różnica. Normal cell rests. Normalne komórki odpoczywają. So this morning I told you. Dzisiaj rano mówiłem wam. The nurses who's working during the night have a 2 to 4 times higher rate of cancer. Że pielęgniarki, które pracują na nocną zmianę, 2 do 4 razy częściej zapadają na raka. You know why? Wiecie dlaczego? Those nurses working during the night have, te pielęgniarki pracujące nocą, 2 to 4 times higher rate having this P53 gene disappear. Dlatego chorują tak często na raka, ponieważ w ich przypadku brakuje tego gena P53. What is this doing? Czym zajmuje się ten gen? You know what is this tumor suppressor protein do? Wiecie, czym on się zajmuje? They make cells rest. Te geny sprawiają, zmuszają komórkę do odpoczynku. That's why I call them Sabbath gene. To dlatego nazwałem je genami sabatu. So normal cell rest when sun begin to go down. Tak więc normalna komórka odpoczywa, gdy słońce zachodzi. They kind of slow down a little bit. Powoli zwalnia się ich funkcja. And when sun sets, i gdy słońce zachodzi, so you don't know when sun sets. Wy nie wiecie tak naprawdę, kiedy słońce zachodzi. But you know, your gene knows when exactly what time sun sets. Ale wasz gen wie dokładnie, kiedy słońce zachodzi. Does your gene really know when sunset is? Czy tak naprawdę wasz gen wie, gdzie, kiedy zachodzi słońce? What time is sunset today? O której godzinie dzisiaj będzie zachód? 9:30, okay. O 9:30, 21:30. You know, even though you did not see sunset, nawet jeśli nie obserwujecie zachodu słońca, this P53 gene knows sunset time. To ten gen P53 wie, kiedy słońce zachodzi. So right now, i właśnie teraz, during the daytime, podczas dnia, P53 gene is very inactive. Ten gen P53 jest aktywny. Why? Because all your dlaczego? Genes has to be active, right? Dlatego, że teraz wszystkie wasze geny muszą być aktywne. But when sunset, ale gdy pojawia się zachód, time to rest. To wtedy nadchodzi czas na odpoczynek. Then God activates, i wtedy Bóg uaktywnia ten gen. And then your cells begin to rest. I wtedy wasze komórki zaczynają odpoczywać. When your cell is resting, a gdy komórki odpoczywają, God begin to repair the damage of the gene. Bóg zaczyna naprawiać zniszczone geny. Now can you understand why the nurses working during the night have this higher rate of cancer now? Czy wiecie teraz, dlaczego te pielęgniarki pracujące na nocną zmianę częściej zapadają na raka? In other words, do you know why the nurses working during the night have what? Had tendency losing this P53 gene? Inaczej mówiąc, wiecie teraz, dlaczego te pielęgniarki pracujące nocą mają tendencję do tego, by tracić ten gen P53? Why? Dlaczego tracą ten gen? Now P53 gene is ready to work. Ten gen P53 jest gotów do pracy and produce this protein, i wytwarza to białko and make this cell rest, i sprawia, że ta komórka odpoczywa, to repair the gene damages, aby te geny zostały naprawione. But now this woman goes to work. Ale taka kobieta teraz znowu zaczyna pracować, chodzić, poruszać się, and busy. Jest zajęta. What kind of message you are sending to this P53 gene? Jakie poselstwo w ten sposób przesyłane jest do gena P53? We don't need rest. Nie potrzebujemy odpoczynku. I need to be active. My musimy teraz pracować. So, P53 gene. Tak więc gen P53. Quiet. Mówi cicho. Quiet. Cisza. That's why it is very important to keep Sabbath. I to dlatego, że dlatego jest bardzo trudno zachowywać sabat. To keep this P53 gene strong. Bez sabatu nie można sprawić, aby ten gen P53 był silny. Yeah, wonderful. Yeah. Wspaniałe. Because this P53 gene knows the period, the cycles.
Dlatego, że ten gen P53 wie, na czym polega cały ten cykl. So when P53 gene want to make you rest, i gdy ten gen chce, abyście odpoczywali, and you begin to work, a wy zaczynacie pracować, then P53 gene feels, wtedy P53 does this person need me? Myśli, że ta osoba mnie nie potrzebuje. Oh, this person does not need me. Ta osoba chyba mnie nie potrzebuje. So when there is no need, a gdy nie ma potrzeby, gene gradually become inactive, wtedy gen stopniowo przestaje być and aktywny. Eventually entire gene disappears. I w końcu cały gen znika. Then you are really in danger of having cancer. A wówczas naprawdę grozi wam zachorowanie na raka. How cancer can be healed? W jaki sposób rak może być zlikwidowany? This is another interesting area. To jest kolejny bardzo ciekawy obszar. We'll talk about later. Później będziemy o tym mówić. But you know what? Ale wiecie co? Now you heard this. Teraz słyszeliście już o czymś cancer takim. Can be completely healed, rak może być całkowicie usunięty, można wyleczyć się z raka, if you could have, jeśli będziecie mieć, P53 gene come back, jeśli ten gen P53 wróci, can gene come back? Czy gen sam może wrócić? Answer, odpowiedzcie. How can you say no? Jak możecie powiedzieć, że nie? Dlaczego nie? You know. Wiecie. After showing you the picture of the ground squirrel. Gdy pokazałem wam ten slajd z wiewiórką. God can even create new gene. To zrozumieliście wtedy, że Bóg może stworzyć nawet nowy gen. See how much we don't believe? Widzicie, jak jesteśmy mało wiernymi ludźmi? Yeah. And gene can come back. Gen może wrócić. I'll tell you how it can come back, okay? Later. Powiem wam później, w jaki sposób do tego dochodzi. That's why I have wonderful result with the cancer patient. I dlatego mam wspaniałe wyniki w przypadku chorych na raka. According to the scientific fact. Według naukowych faktów. The P53 gene disappeared, cannot come back. Jeśli gen P53 zniknie, nie ma takiej możliwości, aby wrócił. Now, there is a God. Ale jest przecież Bóg. God created gene from the beginning. Bóg na początku stworzył gen. So he can recreate gene too. I on może również ponownie stworzyć ten gen. Especially on what day? A w szczególności w jaki dzień? Especially on what day? Jakiego dnia? Sabbath day, of course. Sabbat, oczywiście. Yes. Sabbath is a day of recreation. Sabbat jest dniem ponownego stworzenia. Why? As Ellen White says. Ellen White mówi. Sabbath is the memorial of creative power. That's why. Że sabbat jest pamiątką stwórczej mocy. Yes, gene can be recreated. Tak, gen może być na nowo stworzony. There's a lot of women. Jest tutaj wiele kobiet. You know, I already told you about those men, that man with the diabetes for 10 years. Już opowiadałem wam o tym mężczyźnie, który przez 10 lat chorował na cukrzycę. He opened his heart toward God. On otworzył swoje serce dla Boga. When he became 60 years old. I gdy miał 60 lat. For the first time in his life. Po raz pierwszy w swoim życiu. He realized, wow, there is God. Uświadomił sobie, tak, jest Bóg. You know, scientists found this out. Naukowcy odkryli. You know what they are promising you now? I wiecie, co naukowcy teraz ludziom obiecują? If scientists know everything about genes, jeśli naukowcy poznają wszystko na temat genów ludzkich, right now scientists knows about 80% of the genes. W tej chwili naukowcy posiadają wiedzę na temat genów w jakichś 80%. Some chromosomes, like a chromosome number 20, is already 99.2%, something like that. Na przykład mają dużą wiedzę na temat pewnych chromosomów. But overall, on average, natomiast jeśli chodzi o przeciętną wiedzę, only knows about 82% right, o przeciętną wiedzę na temat chromosomów, so to jest ta wiedza na wymiarze 80%. They think in the next 2 years, i wydaje im się, że w ciągu kolejnych 2 lat they'll find out every genes, all the genes. Odkryją wtedy wszystkie geny. If they know everything about genes, a jeśli będą wiedzieć wszystko na temat genów, do you know what their promise is? To wiecie, jak wygląda ich obietnica? They can cure all the diseases. Wtedy mówią, że będą w stanie wyleczyć wszystkie choroby. Now tell me, what was then the reason they could not cure all diseases so far? To powiedzcie mi w takim razie, dlaczego do tej pory nie byli w stanie wyleczyć wszystkich chorób? Because they did not know. Dlatego, że nie mieli odpowiedniej wiedzy na temat genów. That's why they only did a symptomatic treatment. I dlatego tylko kontrolowali symptomy choroby. Now they found out P53 gene's disappearance causes cancer. Ale teraz, gdy odkryto, że to zniknięcie gena P53 powoduje raka, do you know what scientists thinking now? To wiecie, jak naukowcy teraz very myślą? Factual thinking. Oni teraz myślą w oparciu o fakty. Scientific thinking. To jest takie naukowe myślenie. Aha. Mówią, aha. We can come to Dr. Seng Lee. Możemy teraz
przyjść do doktora Lee. Because he is very healthy. Dlatego, że on jest bardzo zdrowym człowiekiem. And we can take some of his cells. I możemy pobrać od niego trochę komórek. And take out my very healthy P53 genes. I mogą wziąć też mój bardzo zdrowy gen P53. Put that genes into the patient. I umieścić ten gen w tkankach pacjenta. Then cancer will disappear. I wtedy rak zniknie. This kind of new treatment. Tego rodzaju nowe postępowanie. Scientists call gene therapy. Naukowcy określają mianem terapii genowej. According to the theory. Według tej teorii. Every disease can be solved. Right? Wszystkie choroby powinny być zlikwidowane. Is that the truth? Ale czy to jest prawda? This is fact. To jest fakt. So scientists. At the beginning they studied with the rabbits. Naukowcy początkowo prowadzili badania na królikach. You know, it is very difficult to make rabbits have a cancer. Jest bardzo trudno sprawić, aby królik zachorował na raka. Because rabbits don't have a mother-in-laws. Dlatego, że króliki nie mają teściowych. Rabbits don't have to go to work, you know. Nie muszą chodzić do pracy. Rabbits don't have that much stress. I nie przeżywają różnych stresów. So it is very difficult for the rabbits to have a cancer. Tak więc jest bardzo trudno sprawić, aby królik zachorował na raka. Scientists captured rabbit. Tak więc naukowcy schwytają. I saw the beautiful deers here, you know. Widziałem tutaj piękne jelenie. And they injected some kind of carcinogen, bad chemicals in. I wtedy wstrzykują takim królikom różnego rodzaju związki rakotwórcze. And they show them cat and the dogs. I sprawiają, że taki królik słyszy miauczenie kota czy szczekanie psa. They made the dog to bark at them. I wtedy powodują, że ten pies cały czas szczeka na te króliki. Pies warczy wtedy, a królik się boi. So many oxygen free radical. I wtedy wytwarza organizm tego królika wiele różnych wolnych rodników. They gave bad food. Podają mu bardzo niezdrowe jedzenie. So unnatural. Nienaturalna żywność. Why it was so difficult. I stwarzają takie bardzo trudne warunki. Finally, rabbit has cancer. I w końcu ten biedny królik zapada na raka. P53 gene disappears. A gen P53 znika. And they got a very healthy rabbit. I wtedy mają takiego drugiego królika, który jest bardzo zdrowy. And they injected the P53 gene into the cancer rabbit. I wstrzykują gen P53 temu królikowi, który jest chory na raka. Ta-da! Cancer disappeared. I rak znika. Wow. Wow. Then they said. I wtedy mówią, we are going to conquer the cancer now. My teraz jesteśmy w stanie pokonać raka. They did it in human being. I zaczęli prowadzić takie badania na ludziach. That's done in Korea, you know. I w Korei przeprowadzono takie eksperymenty. Koreans have lots of liver cancer. I Koreańczycy często chorują na raka wątroby. And one doctor took a cancer patient. I pewien lekarz badał takiego chorego na raka. And got very healthy P53 genes. I wziął taki bardzo zdrowy gen P53. Wstrzyknął temu pacjentowi. Cancer disappeared. I rak zniknął. Wow. Everybody was shocked. Wszyscy byli w szoku. Wow, Korean scientists conquered the liver cancer. Naukowiec koreański pokonał raka wątroby. Many patients came to him. Wielu pacjentów przychodziło do niego. Korean government was so excited. Rząd koreański był bardzo podekscytowany. You know what happened? I wiecie, co się potem stało? Many patients received the P53 gene injection. Wielu pacjentów otrzymało zastrzyk z genem P53. Nobody gotten better. I nikt nie wrócił do zdrowia. Why? Dlaczego? You know, sometimes the first patient gets the best result. Czasami tylko ten jeden pierwszy pacjent wraca do zdrowia. You know why? Wiecie dlaczego? This first patient. Ten pierwszy pacjent. This is dangerous experimentation, you know. To było bardzo takie niebezpieczne doświadczenie. You know, what kind of side effect you will have? Jakie efekty uboczne to przyniesie? You could die, you know. Możesz nawet umrzeć. So you have to really believe in it. Więc wtedy naprawdę musisz wierzyć w to. But next patients, ale następni pacjenci, they don't commit themselves that much. Oni już nie byli tym tak bardzo przejęci. I'll try. O, ja spróbuję. Nobody worked. I nic nie działało. Do you know why? Wiecie dlaczego? Those patients who has cancer. Ci pacjenci chorzy na raka. They removed their own P53 gene themselves, right? Oni sami usunęli gen P53 ze swoich organizmów. So if they don't change their lifestyle. A więc jeśli nie zmieniają swojego stylu życia. They receive somebody else's P53 gene. A do ich organizmów jest wprowadzony gen P53 pochodzący z innego organizmu. Do you think it's going to stay? To myślicie, że ten gen tam chce pozostać? Somebody else's gene can be removed much more easily than their own genes. Ten obcy gen o wiele szybciej znika niż własny. So that's why they're so disappointed. I dlatego są tacy rozczarowani. But rabbit, no problem. Ale w przypadku królika nie było żadnych problemów. When scientists put the rabbit outside with a nice, you know, yard.
gdy naukowcy umieścili te króliki na zewnątrz, now rabbit went back to the original lifestyle, i ten królik zaczął żyć w takim naturalnym środowisku, eating all healthy vegetarian diet, spożywając sobie różnego rodzaju pokarmy wegetariańskie. No dogs, no cats, nie było tam żadnych kotów ani psów. You know, peaceful. Był pełen pokoju, spokoju. Now rabbit is with God. Teraz ten królik był z Bogiem. Not with the scientists anymore. A nie z naukowcami. And God can heal them. I Bóg go uzdrawiał. But man, ale człowiek. If people do not change lifestyle. Jeśli człowiek nie zmienia stylu życia. Even though you are given new P53 gene. To jeśli otrzymacie taki nowy gen P53. This new P53 gene can go out. Disappear immediately. To ten gen natychmiast znika. Because you are the one who made it disappear. Dlatego, że wy wcześniej już spowodowaliście, że ten gen P53 zniknął. So that's why this world need our health messages. To dlatego ten świat potrzebuje poselstwa zdrowia. Do you know, I just told you that our gene respond to the meaning. Powiedziałem wam przed chwilą, że gen reaguje na coś, co ma znaczenie. This is why, my dear brothers and sisters, to dlatego, moi drodzy bracia i siostry, water drinking is very important. Picie wody jest czymś bardzo ważnym. Let me tell you a little bit about water. Pozwólcie, że powiem wam trochę na temat See? Wody. When a husband came back from the work, kiedy mąż wraca z pracy do domu, and wife got the nice warm hot water in the bathtub, i żona przygotowuje taką bardzo przyjemną ciepłą kąpiel, husband getting into the water, i wtedy mąż kładzie się w wodzie, and husband says, oh, i mąż mówi, ah, oh, oh. You know, when husband says, ah, wtedy, gdy mąż mówi, ah, does tremendous change happens in the genes. Wtedy ma miejsce ogromna zmiana w strukturze genu. Endorphin gene is activated. Uaktywniona jest endorfina. Serotonin gene is activated. Gen serotoniny również pracuje. Dopamin gene is activated. Także gen dopaminy. All the genes are happy in the water. Wszystkie geny są szczęśliwe w wodzie. Why? Dlaczego? Simply being in the water. Sam fakt, że taka osoba przebywa w wodzie. Simply water come in contact with your skin. Tylko to, że woda dotyka skóry. You are only feeling the water. Sprawia to, że odczuwacie tę wodę. There is a tremendous number of the genes responding. To wtedy na coś takiego ogromna ilość genów reaguje. You didn't put anything into the mouth yet. Nie musicie jeszcze umieszczać niczego w ustach. Why? Dlaczego? Why are genes respond to the water like that? Dlaczego gen reaguje tak na wodę? You know, there's no such a drug you can buy with a very expensive price. Możecie dzisiaj nabyć wiele różnych leków za bardzo wysoką cenę. Can give you this kind of wonderful impact to your genes like water does. I nie są one w stanie pobudzić waszych genów tak jak ta ciepła, przyjemna woda. Why water can do this? Dlaczego woda jest w stanie tego dokonać? You know the answer already. Znacie już odpowiedź. Everyone know the answer. Wszyscy już znają odpowiedź. Okay, let me give you a hint. Pozwólcie, że dam wam wskazówkę. A gene respond to the meaning. Nasz gen reaguje na coś, co ma znaczenie. The reason? Powód? Why our genes respond, all the genes respond in the water? Dlaczego te geny zareagowały na tę ciepłą, przyjemną kąpiel? In other word, inaczej mówiąc, what meaning the water has? Jakie znaczenie ma woda? You know, when we are born in mother's womb, gdy rodzimy się, gdy znajdujemy się w łonie matki, we are born in the water, you know. To znajdujemy się również w wodach płodowych. Water means our home. Woda jest więc czymś w rodzaju naszego domu. Water means a mother. Woda kojarzy się z matką. Water means love. Woda również oznacza miłość. Water means Holy Spirit. Woda również oznacza Ducha Świętego. God assigned the most beautiful meaning to the water. Bóg nadaje wodzie piękne znaczenie. It is the message, it is the meaning of the water. Tu chodzi o to, że ta woda zawiera pewne poselstwo, ma znaczenie. That's why. To dlatego. You feel wonderful when you go to the lakeside. Czujecie się wspaniale, gdy udajecie się nad brzeg jeziora. That's why when you feel good when you hear the waterfall. Czujecie się wspaniale, gdy czujecie jak spada woda z wodospadu. Why? Because of the meaning of the water. Dlatego, że ta woda ma pewne znaczenie. The meaning influences our gene that much. To znaczenie wpływa tak bardzo na nasze geny. When you only look at the water. Gdy tylko patrzycie na wodę. Hear the water. Słyszycie. And feel the water. I czujecie wodę. Your gene changes so much. Wtedy wasze geny tak bardzo się zmieniają. Now, how much more? W jaki sposób mogą jeszcze bardziej się zmienić? When you drink water. Gdy pijecie wodę. All of your cells and genes inside will say, oh. Wtedy wszystkie wasze geny mówią, ah. Any other time you say, ah. Kiedy jeszcze możecie powiedzieć, ah. Instead of other than bathtub. Pomijając tę wannę. Oprócz any volunteers? Takich,
ciepłej, przyjemnej kąpieli. Kiedy jeszcze możecie odczuwać takie zadowolenie? I wish some of you say, chciałbym, żeby ktoś z was powiedział, when my husband gave me a nice hug. Gdy mój mąż obejmuje mnie, przytula. You have to be that kind of husband, you know that. Takim mężem musisz być. You don't need to spend a lot of money. Nie musisz tak naprawdę zarabiać czy wydawać dużo pieniędzy, ale po prostu obejmij żonę. Then let your wife say, i pozwól, żeby żona powiedziała. Then that's the best medicine. To jest najlepsze lekarstwo. Yes. See, that changes lots of genes. To powoduje, że wiele genów reaguje na to i zmienia się. That makes your T cells very active to fight with your cancer cells. To sprawia, że komórki te są bardzo agresywne. See? W stosunku do komórek raka. But now. Ale teraz. So that's why you must drink water. Tak więc musicie pić wodę. So I drink lots of water. Ja piję bardzo dużo wody. You know why the caffeine is so popular in this world today? Wiecie, dlaczego kofeina jest tak popularna w dzisiejszym świecie? Why? Dlaczego? Powiedzcie mi dlaczego. Now you heard about water. Słyszeliście już o wodzie. Now you know about P53 gene. Wiecie już co nieco na temat gena P53? Why caffeine is worldwidely popular? Dlaczego kofeina jest tak popularna na całym świecie? Overwhelmingly popular. To jest coś niezwykłego, jak bardzo jest ona popularna. Caffeine in every drink. Kofeina występuje we wszystkich prawie napojach. Coffee is conquering the world. Ona podbiła świat. Do you know why? Wiecie dlaczego? Satan is doing this. Szatan to sprawia. Why? Dlaczego? Satan wants you to avoid water. Szatan chce, abyście unikali wody. So Satan has counterfeit water. Więc podrobił wodę. That's beverages, commercial. To są napoje. He put the caffeine in. I umieścił w nich kofeinę. Why? Dlaczego? Because water has such a powerful meaning to give rest. Dlatego, że woda ma tak wielkie znaczenie i nawiązuje do odpoczynku. To activate our Sabbath gene. Aby uaktywnić nasz gen sabbatu. Satan does not want this. Szatan nie chce tego. That's why Satan put caffeine in. To dlatego szatan dodaje do tych napojów kofeiny. You know what the message of the caffeine is? Wiecie, jak brzmi poselstwo kofeiny? Don't rest. Nie odpoczywaj. Awake. Obudź się. Work. Pracuj, work. Pracuj. Busy, busy. Bądź zajęty czymś cały czas. You know, caffeine is a very bad message for your P53 gene. Kofeina zawiera bardzo złe poselstwo dla P53. I call this anti-Sabbath idea. To jest taka idea antysabatowa. You know, when something is so becoming so popular in this world. Jeśli coś staje się tak bardzo popularne na tym świecie. There's always Satan's behind. To zawsze możemy uważać, że kryje się so za tym Satan. So our children keep on drinking caffeine. I nasze dzieci nawet piją napoje z kofeiną. And genes get confused. I wtedy geny nie wiedzą, jak mają się zachowywać. The liquid says, water says rest. Woda mówi, odpocznij. And in the meantime, caffeine goes up to brain. A w międzyczasie z takiego napoju kofeina dostaje się do mózgu. Quick, 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 quick. I wtedy pojawia się zamieszanie. Obudź się. Genes don't know which message is right. I wtedy ten gen nie wie, którego poselstwa ma słuchać. That's why, my dear brothers and sisters, to dlatego, moi drodzy bracia i siostry, water is very, very important. Woda jest czymś bardzo, bardzo ważnym. After all, water is, the meaning of water is Holy Spirit. Dlatego, że woda ma znaczenie, które nawiązuje please, do Ducha Świętego. Please enjoy your water. Dlatego cieszcie się pijąc wodę. And please give hug each other. I proszę, obejmujcie się nawzajem. I love Poland. Ja uwielbiam Polskę. I'm gonna have to come back many times now. I chciałbym tu często wracać. Because it is a lot more fun than next door. Dlatego, że jest tu o wiele przyjemniej niż gdzieś u sąsiadów. I feel wonderful here in Poland. Czuję się tutaj cudownie. Did you see how Korean people cheers? Czy widzicie, jak Koreańczycy cieszą się, jak podskakują? I guess we have a pretty similar characters now. Myślę, że mamy bardzo podobne osobowości. So, okay, sounds good. To brzmi dobrze. So please drink water. Tak więc proszę, pijcie wodę. And enjoy the lake. I cieszcie się widokiem enjoy jeziora. Enjoy the forest. Lasu. This is a gift from God. To jest dar od Boga. Everything has powerful life-giving messages to you. Wszystko to zawiera poselstwa, które obdarzają was życiem. Your genes are designed to receive that message from the nature. Wasze geny są zaprogramowane tak, aby przyjmować te poselstwa wypływające and z natury. Sometimes I want to come back to Poland. I want to see your mountains. Czasami chciałbym wrócić do Polski, żeby jeszcze móc popatrzeć sobie na góry. Oh, this is beautiful here. Tutaj też jest pięknie. Really enjoy the nature God gave you in this beautiful land. I mam zamiar cieszyć się widokiem tej pięknej przyrody, którą obdarzył was Bóg w tym kraju. Amen. Amen.